Powiedzmy, że mamy taki szereg nieskończony, suma od n równego 1 do nieskończoności an, no, czyli mamy pewien ciąg i próbujemy dodać wszystkie wyrazy tego ciągu i powiedzmy, że ten szereg oznaczymy literką s, a wiemy też, że ciąg jego sum częściowych sn, no, na ten ciąg mamy wzór, mianowicie to jest 2n do trzeciej przez n plus 1 razy n plus 2. Przypomnę, że ten ciąg sum częściowych to jest, czyli s, powiedzmy sn, to jest właśnie suma pierwszych n wyrazów tego ciągu, czyli od k równego 1 do n a k. Także s1 to jest a1, s2 to jest a1 plus a2, s3 to jest a1 plus a2 plus a3 i tak dalej. Czyli mamy ten szereg ogólny, prawda, o tych, mamy jakiś ciąg an, mamy ten szereg, ale mamy wzór na jego ciąg sum częściowych. No i pytanie jest takie, czy ten szereg jest zbieżny? Czyli nasze pytanie jest takie, czy na tej podstawie, czyli czy szereg suma od n równego 1 do nieskończoności a n jest zbieżny. Dobrze, no i jak zwykle zachęcam do samodzielnej próby, do próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, a my teraz rozwiążemy je. Czyli tak, no trzeba sobie przypomnieć, co to znaczy, że szereg jest zbieżny. Otóż mówimy, że szereg jest zbieżny i jego suma właśnie, czyli to w naszym przypadku s, no jeżeli istnieje granica ciągu sum częściowych, czyli jeżeli te sumy częściowe zbliżają się do jakiejś liczby, czyli precyzyjnie mówiąc, s to jest granica przy n dążącym do nieskończoności właśnie tego ciągu sum częściowych. No, nie możemy dodać nieskończonej liczby wyrazów, a więc taki koncept na co to znaczy, że taka suma ma jakiś sens, no to jest właśnie takie przejście graniczne, że dodajemy coraz więcej wyrazów do siebie i patrzymy, czy te sumy nie zbliżają się przypadkiem do jakiejś liczby i tę liczbę nazywamy sumą takiego szeregu. I mówimy, że ten szereg wtedy jest zbieżny. Czyli precyzyjna definicja to jest właśnie poprzez przejście graniczne, czyli ponieważ mamy wzór na Sn, to jest granica przy n dążącym do nieskończoności, no 2n do trzeciej przez n plus 1 razy n plus 2. No i pytanie, czy ten ciąg sum częściowych ma granicę? No i co? I no tak z grubsza widać, że mamy ułamek, w mianowniku mamy wielomian drugiego stopnia, a w liczniku wielomian trzeciego stopnia, więc tak intuicyjnie rzecz biorąc, no, wielomian trzeciego stopnia rośnie do nieskończoności szybciej niż wielomian drugiego stopnia, więc prawdopodobnie licznik rośnie szybciej niż mianownik, czyli całe to wyrażenie będzie rosło nieograniczenie, no i ten szereg nie będzie zbieżny, no, ale może tak dokładniej przypomnimy sobie, jak się liczy takie granice. Może tak, no może wymnożmy sobie tutaj, czyli 2n do trzeciej przez, to będzie n kwadrat plus 3n plus 2. No i teraz to, i teraz możemy zapisać ten ułamek troszkę inaczej, żeby było widać, że jedna rzecz, no właśnie, żeby było lepiej widać tę granicę, czyli podzielmy sobie przez n kwadrat licznik i mianownik, czyli dzielimy licznik i mianownik przez n kwadrat, czyli tak, w liczniku zostanie nam 2n, a w mianowniku mamy tak, no n kwadrat przez n kwadrat, czyli 1 plus 3 przez n plus 2 przez n kwadrat. No i teraz co się dzieje? Jak rośnie n, no to mianownik dąży nam do jedynki, prawda? Bo mianownik to jest, tu są dwa wyrażenia, które dążą do zera, no i mamy 1, czyli mianownik nam dąży do jedynki, no a licznik zachowuje się tak jak 2n, czyli dąży do nieskończoności, czyli wobec tego cały ten ułamek dąży do plus nieskończoności.
No, zatem ten szereg, ten ciąg sum częściowych jest nieograniczony, dąży do nieskończoności, zatem ten szereg nie jest zbieżny. No, czyli ten szereg nie jest zbieżny. Nie jest zbieżny. Przypomnę dlatego właśnie, że z definicji taki szereg, jego suma jest równa granicy tego ciągu sum częściowych, o ile ta granica istnieje. Jeżeli istnieje, no to mówimy, że szereg jest zbieżny i ta granica, tę granicę nazywamy sumą szeregu. Jeżeli ta granica nie istnieje lub jest pust nieskończoność, to mówimy, że ten szereg jest rozbieżny, czy też, że nie jest zbieżny.